Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonej lokalu mieszkalnego nr 11 z pomieszczeniami przynależnym stanowiącym własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Dwernickiego nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1288. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały według druku 1288 dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie przy ulicy Dwernickiego nr 2, powierzchnia lokalu 32,70 m oraz tradycyjnie w związku z tym, że nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, prośba o bonifikatę w wysokości 5%, a nie jak to mówi ustawa 50%. Lokal został wyszacowany przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 191 585 zł, to jest po 5858,87 zł za metr kwadratowy. Lokal wymaga generalnego remontu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwca 2013 roku, godzina 15, ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.